Ten podcast zawiera treści nieodpowiednie dla najmłodszych słuchaczy Radia 357. No nie ma ich. Przecież niemożliwe, żeby nie słyszał. Mamo, tam się świeci światło od 3 dni. A poza tym to czy Lalek kiedykolwiek wyjechał na dłużej i mamie nie powiedział? No nie. Ale co ty myślisz, że co się stało? Nie wiem, mamo. Skąd mam to wiedzieć? Ale nie podoba mi się to. Wchodzimy. Dostałaś klucze do ich domu? A skąd? Lalek do domu nikomu kluczy nie dawał. Ale mam do furtki, bo nieraz podlewałam im ogród, jak gdzieś jechali. Chodź, mamo, najwyżej po prostu wyważymy drzwi. No nie ma nikogo, no mówię ci, że ich nie ma. Jeszcze sprawdzimy tyne drzwi, to od ogrodu może tam będą otwarte. Dobrze, to ty idź, a ja tutaj poczekam. Ale mówię ci, że ich nie ma. Lalek! Halo, jest tu ktoś? Lalek! Lalek! Jezus Maria, Laluś! Boże! To jest tak jak w piłce ręcznej w tej chwili. Trzeba oddać bezpośredni, celny strzał. I to by była dopiero historia. Ostatnie sekundy spotkania. Leszek, pisz. Boże! No. Koniec meczu! GKS z Katowice, którego piłkarze... W dupę. I 50 tysięcy poszło. Znowu obstawiłeś? Tak. W sumie to i tak jestem do przodu na tej Legii, jak tak na cały sezon patrzę. Nawet jej nie lubię, wiesz? Ale żeby przegrać finał Pucharu Polskiej, to jeszcze z GKS-em, no z patołach. Zobaczysz, kiedyś u nas w Zielonej Górze będzie pierwszoligowa piłka jeszcze. A poza tym to wiesz, 50 tysięcy nie majątek. W zeszłym roku to pewnie by był majątek. A 2 lata temu... Jeszcze za PRL-u to na pewno byłby majątek. A teraz? W 91? To ledwie 0,5 litra i jakaś zakąska. A za miesiąc to nawet na tyle nie wystarczy. Żadnej zielonej w pierwszej lidze nie będzie, rozumiesz? Chcesz się założyć? Całe życie byś obstawiał tylko. Mało na hazardzie straciłeś? Sekcja zabójstw. Tak? Gdzie? Aha. Wiadomo coś o ofiarach? Kto? O kurwa. Tak. Bierzemy. Zaraz jedziemy na miejsce. Jest radiowóz dyżurny? Jak to zepsuty? No dobra, nie szukaj już. Pojedziemy moim. Zbieraj się, jedziemy. W Nowej Soli jest potrójne zabójstwo. Potrójne? Kurwa, kogo? Lalka i jego babę i syna. Kurwa, tego cygańskiego króla? Tak. Teraz się Romskiego mówi. I nie króla, tylko wójta. Słyszałeś, Lalka zamordowano. Co ty gadasz? Lalka? Podobno tylko jego syna. Syna i tę jego dziewczynę. Lalka w domu nie ma. Czego tu naszych nie ma, kurwa? Przecież powinny być taśmy, jakoś teren ogrodzony. Nie wiem, no skąd mam wiedzieć? Proszę państwa! Proszę natychmiast opuścić teren posesji. To jest miejsce przestępstwa i każdy ślad może być ważny. Halo! Proszę pana! Słyszał pan? No proszę stąd wyjść! Tu zaraz przyjadą policjanci i odgrodzą teren. Ciekawe, gdzie była milicja, jak ich mordowali! Do cyganów to zawsze na końcu przyjeżdżają. Weź ten wiatrak, daj na czwórkę. Zwariować można od tego upału. No gdzież on jest?
Która jest? 15 po trzeciej, panie komendancie. W końcu, kurwa mać, 15 minut już czekamy tu z komisarzem. Przepraszam, obywatelu komendancie. W dupę ze swoje przepraszam wsadź. Ja już jak wiem, jak wy karierę w milicji zrobiliście i kim wasz ojciec był w partii. Panie komendancie, ja nie... Może tu od niedawna jestem w zielonej, ale wiem, co robiliście w 82 i co robiliście w 89 też wiem. Skończyło się, rozumiecie? A ja dla was żaden obywatel komendant, tylko pan komendant. To jest jasne? Pytam, kurwa, nadkomisarzu, czy to jasne? Tak jest, to by... Panie komendancie. No, to teraz meldujcie, co macie i spierdalajcie mi z gabinetu, bo atmosferę psujecie. Melduję, że Wydział Techniki zakończył działania na miejscu w Nowej Soli. Gotowy raport mam tutaj. Bardzo dobrze. Dajcie ten raport. Wszystko tu jest? Tak jest. Świetnie. To odmeldujcie się już, żebym waszej komuszej gęby nie oglądał dłużej. Panie komendancie, ja rozumiem, ale... Ale Jóźwiak to jednak oficer policji. W czynnej służbie. No i choćby jako oficer zasługuje na szacunek. Wie komendant. Dla formacji, dla munduru. No a poza tym, to chyba w całej Polsce nie ma jeszcze oficera, który nie byłby w milicji. Ile to minęło? Rok niecały, jak nazwę zmienili, to... Ze szkoły oficerskiej w Szczytnie jeszcze nikt nie wyszedł. Ja wiem, my wszyscy tu milicjanci, ale nawet w milicji można było być przyzwoitym, a nie taką kurwą jak Jóźwiak. Inne czasy, inni ludzie, inne motywacje. Co by nie mówić, Jóźwiak to świetny fachowiec. Na zbieraniu dowodów zna się jak mało kto. A sprawa tego zabójstwa z Nowej Soli to... Sam pan komendant wie. Wymaga samych najlepszych. No, cały problem w tym właśnie, że na swojej robocie się zna jak mało kto. Jakby inni się tak znali, to by go tu nie było. Zrobimy tu jeszcze porządek, ale to nie dziś. Dobra. Masz ten raport? Ja przecież tego czytać nie będę. Mam dziś spotkanie z proboszczem w sprawie kaplicy w komendzie. Weź to do siebie. Z kim nad sprawą pracujesz? Z Darkiem Banasikiem. Zna go komendant. To ten od sprawy tego napadu na jubilera rok temu. Tak, tak, kojarzę. To świetnie. On zdaje się Solidarność w komendzie zakładał. To ja już nie wiem. Ale, no... Świetny fachowiec. Heniu, zaraz kolacja będzie. No, zabierz te papiery ze stołu, proszę. Zresztą, co ty tam czytasz? Daj spokój. Dawno takiego gnoju u nas nie było. To ta sprawa cyganów? Tak, tak. Chcesz pogadać? A nie odbierze ci apetytu? Heniu, ja jestem żoną milicjanta z Wydziału Zabójstw od 13 lat. Gdyby mi trupy apetyt odbierały, to bym dawno z głodu umarł. No dobra. No a co mamy na kolację? Odsmażyłam ziemniaki z obiadu i jajko sadzone. Chcesz piwo? Chcę. Sobie też nalej, bo mówię ci, a ta sprawa nie jest taka jak wszystkie. No ale przynajmniej przesuń te papiery trochę. No mów. No więc, poczekaj. Kto to był Lalek? To wiesz, nie? Ten cygański król, tak? Nie żaden cygański król, tylko romski wójt. Co was ludzie opętało wszystkich z tym cygańskim królem? Ty cygański król, Darek cygański król. No daj spokój, proszę. Tak się mówi, tylko to nic złego. No ale co tam się wydarzyło? Mam tu raport Jóźwiaka. Tego z techniki? Sympatyczny. Sympatyczny, niesympatyczny. Łatwo w każdym razie teraz nie ma. Komendant mu milicyjną przeszłość wypomina. A sam to niby skąd się wziął? Z FBI? Nieważne. W każdym razie Jóźwiak zrobił raport i jak to Jóźwiak, kawał solidnej roboty. 3 dni tam siedział.
w domu tego króla? Wójta? No tak, 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 patrzę. No więc przejrzałem to już i powiem ci, że czegoś takiego to u nas nie było. Nie tylko w Nowej Soli, ale no w całym Zielonogórskim. Opowiadaj, opowiadaj. Czekaj, przeczytam ci kawałek. O, tu mam niezwykły kawałek, nawet z mapką. O. W korytarzu oznaczonym literą A1 ujawniono zwłoki Waldemara Huczyńskiego. To ten wuj? Tak, 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 tak. Jego syn zresztą miał też Waldemar. Junior na niego mówili. No i dalej, poczekaj. Zwłoki Huczyńskiego. Na ciele stwierdzono liczne, w liczbie co najmniej 27, rany zadane ostrym narzędziem i różnej charakterystyce długości i głębokości. Czyli ręce Denata skrępowane zostały na plecach sznurem nylonowym i przekroju 50 mm oraz dodatkowo kablem telefonicznym. No, a chcesz dalej słuchać? No może już bez takich szczegółów, bo ci wszystko wystygnie. Poczekaj. No w każdym razie bezpośrednią przyczyną śmierci było poderżnięcie gardła. W taki sam sposób zabito jego kobietę, miała 20 lat. Wyobrażasz to sobie? A syna tego juniora związali na kołyskę. Na kołyskę? No, wiesz, ręce tak do tyłu i za kostki. No, tortury, no. A potem podcięli mu gardło. Mhm. Co jeszcze? Poczekaj, może. Na stole leżały zakrwawione noże kuchenne. Józwiak, to jednak profeska. Zobacz, nie napisał, że to są noże, którymi zabito ofiary, tylko napisał, że ich ewentualne użycie do celów przestępstwa musi zostać potwierdzone laboratoryjnie. No i jeszcze tyle, że w jednej z dłoni Waldemara, no tego ojca, odnaleziono kilka włosów i prawdopodobnie niepochodzących z głowy Denatów. I to wszystko? No, z tych najważniejszych rzeczy, no to tak. A, jeszcze jest o braku śladu włamania. No zresztą cała ta willa to jak forteca. Byliśmy tam z Darkiem, mówię ci, kraty w oknach, wysoka brama, porządne zamki. A miejscowi to mówią, że na noc to dobermany wypuszczał na podwórko, co tylko po romsku rozumiały. Dołożyć ci? No, jesteś. Wcześniej, a i tak prawie za późno. Korki wszędzie, u mnie remonty zaczęli, nigdzie zdążyć nie mogę. Czytałeś raport? Jóźwiaka? No tak. Czytałem. Makabra, nie? Obrzydliwa. No ale co, taka praca. A dzisiaj przyszło jeszcze to z Nowej Soli. Co to jest? To? Informacja operacyjna dotycząca figuranta Waldemara Huczyńskiego. Pseudonim Lalek, uzyskana na podstawie działań Komendy Rejonowej Policji w Nowej Soli. Sporządził Bokruczek, komendant Nowa Sól. No i nie pytaj mnie, bracie, w jakiej służbie używano takiego języka i gdzie kolega Kruczek pracował kilka lat temu. No, pewnie w jakiejś związanej z bezpieczeństwem. No ale przynajmniej mamy pewność, że porządną robotę odwalił. No tak, 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 tak. Materiał, co by nie mówić, pierwsza klasa. Czytałeś już? Nie, przejrzałem. Romowie to jest kurewsko-hermatyczne środowisko, ale i tak sporo ciekawego tu jest. Naprawdę sporo. Mm. Co na przykład? Poczekaj, o. Trochę mówi o... na przykład. Wiemy, że Huczyński wszystkich Romów trzymał raczej krótko i wymagał posłuszeństwa. Ale podobno na swój sposób był sprawiedliwy. Wiesz, oni do nas, jak się krzywda dzieje, nie chodzą, tylko między sobą rozstrzygają, a najważniejszą instytucją był właśnie Huczyński. Co jeszcze? Tu mam. Z operacyjnych informacji oraz akt osobowych figuranta wynika, że trudnił się handlem antykami na ogólnopolską skalę. Antyczne przedmioty kupował na targach w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po renowacji sprzedawał je z zyskiem w krajach Europy Zachodniej.
W szczególności w RFN-ie. No trudno, żeby w NRD. Tak, dodatkowo nielegalny handel złotem, złotymi monetami i walutami. No oczywiście wszystko na czarno. Żadnych podatków. Brak oficjalnych dochodów. No i co? No, tak przez lata i nic się tym nie zainteresował? No wiesz, no. Wiedzieć, a udowodnić, to dwie różne rzeczy. Szczególnie w stosunku do Romów. No tak. W każdym razie o jego majątku to legendy krążyły. No, na pewno nie był gołębiego charakteru. Podobno zdarzało się, że bił swoich dłużników. Pięściami wymuszał zwrot pieniędzy, ale... Poczekaj. Gdzieś to było... O! Nie odmawiał pomocy i potrafił być hojny nawet bez specjalnej okazji. Tak. No i to chyba tyle z tych najważniejszych rzeczy. Czyli niewiele. No, niewiele. No, motyw rabunkowy jest oczywisty. No ale ciągle nie znamy nikogo, kto może nam powiedzieć, co z tego domu tak naprawdę zniknęło. Tam w Nowej Soli pytali Romów, ale no, nikt nic nie wie. Nikt nic nie widział. Mhm. Czyli nikt nic nie chce powiedzieć. Proszę. Dzień dobry. Panie komisarzu, można? Panie Andrzeju, no dzień dobry. Oczywiście. Proszę. Proszę bardzo, proszę, niech pan siada. Dziękuję. Ja przyszedłem do pana, panie Henryku, bo wiem, że... No po prostu ja myślę, że pan jest porządny człowiek. Wiem, że pan wstawił się za mną u komendanta na tej ostatniej odprawie. Panie Andrzeju, każdy, ale to każdy w tym budynku, kto ma choć jedną gwiazdkę na pagonie, był w milicji. No, komendant zresztą też. No wiem, ale mam wrażenie, że on chyba szybciej chce o tym zapomnieć niż inni. No, nieważne zresztą. Nie po to tutaj jestem. Przyniosłem panom coś, o czym nie ma w protokole z oględzin, a wydaje się, że to może być ważne. A co to takiego? Kaseta VHS. My to zabezpieczyliśmy, ale dopiero tu w komendzie odtworzyliśmy. To jest nagranie z urodzin Huczyńskiego, ale nie Lalka, tylko jego syna. Z 18 i to z 31 maja, czyli dosłownie no kilka dni przed zabójstwem. O! O właśnie, o! Nagranie jest dobrej jakości, chociaż dźwięk trochę niewyraźny. Na wszelki wypadek skopiowaliśmy już oryginał na inną kasetę. W każdym razie te kopie przynoszę do panów jako do pierwszych, zanim jeszcze formalny raport zrobimy. No, bardzo panie Andrzeju, dziękujemy. A gdzie to można obejrzeć? No u nas, w technice jest magnetowid. Zapraszam. Możemy teraz? Tak, oczywiście. Tu proszę sobie usiąść. Ja już włączam. To nie jest długie nagranie. Tutaj widać całą rodzinę. Zatrzymam na chwilę. Waldemar Junior, ten syn, siedzi o tutaj. Widzą panowie na szczycie stołu. To w końcu jego urodziny. Ojciec po prawej. Tu obok stoi Daniela, matka Lalka, czyli babcia jubilata. Puszczę dalej. Teraz jest kilka minut, gdzie wręczane są prezenty. Pewnie dlatego nagrywać zaczęli. Niewiele słychać z tego, co mówią, ale widać kolejkę ludzi podchodzących do juniora. Ale co oni mu dają? No, głównie koperty. Po grubości widać, że drobne to raczej nie były. No a teraz zacznie się chyba najciekawsze. Co on tam w ręce trzyma na tym talerzu? Jakoś niewyraźnie widać. Zaraz będzie wiadomo. Patrzcie, teraz Lalek przemawiać będzie. Tu pisze. Kochanemu synowi. Ojciec. Na 18 lat. Kurwa, to są... To są pierścionki jakieś chyba, nie? Nie. Sygnety. Wielkie jakieś. Słuchajcie dalej. Jest dla mojego brata, kochanego. Mam też dla reszty z was, ale to już w przyszłym tygodniu. No i to już w zasadzie tyle. Chyba, że panowie są bardzo zainteresowani wspólnym wykonaniem utworu My Cyganie znamy cały świat. Zaśpiewali to chyba z 4 razy, zanim ktoś
nagrywania nie wyłączył. To może już niekoniecznie. A te sygnety... No właśnie. My tych sygnetów w domu nie znaleźliśmy. Ani na palcach denatów, ani nigdzie indziej. Może... Wie pan, jak to się mówi? Ktoś naszych się nie bał i zajebał. Panie komisarzu, ja sobie takich insynuacji nie życzę. A i pan nie komendant, żeby sobie na takie uwagi pozwalać. Ja za swoich ludzi ręczę. I jestem pewien, że z tego domu spinacz do papieru ani gumka recepturka wyniesiona nie została. O złotych sygnetach z dedykacją już nie mówię. Nie, no nie, jasne. Ja nie chciałem pana obrazić, no ale wie pan, nie takie rzeczy się zdarzały wcześniej. Może wcześniej się zdarzały, ale nie u mnie.